Dzień dobry Państwu. Przed chwilą pan premier Tusk zakomunikował, iż szczyt wyszehradzki 4 czerwca odbędzie się w Krakowie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej propozycji. Bardzo się również cieszę z tego faktu, że uroczystości pozostałe pozostaną w Gdańsku. Chciałbym powiedzieć, że zawsze uważałem, to co wczoraj podkreślałem, że te uroczystości winny się odbyć w Gdańsku. Jeżeli by nie mogły się odbyć w Gdańsku w ogóle, to wtedy proponowałem Kraków. Skoro mogą się odbyć w Gdańsku, jest to najlepsze rozwiązanie. Gdy idzie o szczyt wyszehradzki, chciałem przypomnieć Państwu, że w październiku chyba 91 roku trzeci szczyt wyszehradzki odbywał się już w Krakowie, a więc mamy w tej materii doświadczenie. Mamy w tej materii doświadczenie i logistyczne, i merytoryczne. Przypomnę, że cała masa, może tak nawet powiedzieć, uroczystości na bardzo wysokim szczeblu państwowym właśnie tutaj miała miejsce. Tyle mojego oświadczenia. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to jest w dyskusji. Gdzie będą się toczyć obrady? Obrady mają się toczyć, z tego co wiem, na Wawelu. Stoi ze względów chyba i prestiżowych, i logistycznych, i bezpieczeństwa. Czy ma to być już partego potrafić Mądres z wszystkimi przygotowaniami? Tak, wie Pan, to tutaj nie ma akurat specjalnego problemu, tym bardziej, że mamy niedawne doświadczenia ze spotkaniami ministrów obrony narodowej. Czy jakieś uroczystości towarzyszące w związku z datą wyjątkową będzie miejsce?